Witam serdecznie, moim gościem Jakub Pałowski, Bastek Niskowa. Witam serdecznie. Jakub, dzisiaj przegrywacie 5-4, ale też fajny mecz oglądało się dzisiaj z waszej strony, z waszego rywala, naprawdę fajnie się to oglądało. Tak, naprawdę fajny mecz, fajne widowisko dla kibiców, można powiedzieć. My stworzyliśmy sobie parę dobrych sytuacji, też byliśmy blisko bramki przeciwników, ale potem zabrakło tego ostatniego podania, zabrakło decyzji o strzale a przeciwnicy zrobili 2-3 kontry i niestety przegraliśmy dzisiaj 5-4 z pizzerią. Chyba sezon udany, bo przecież awans do pierwszej piątki, co też było celem, także można powiedzieć, że chyba dobrze. Tak, sezon na pewno udany, bo jesteśmy debiutantem na Orliku i nasz cel, czyli piątka, no można tak powiedzieć, nasz cel piątka został zrealizowany, potem już była szansa na więcej, szkoda, bo te 3 mecze przegrane jedną tylko bramką, ale no trudno. Pierwszy nasz sezon, w następnym sezonie może będzie lepiej, jest nasz cel piątka i jedziemy dalej w następnym sezonie. Dzisiaj byłeś bramkarzem, a w ostatnich meczach brakowało tego bramkarza i tak może ten brak bramkarza spowodował to, że też tych punktów zabrakło. No być może mnie brakowało, niestety mam te obowiązki, jestem czynnym zawodnikiem, jeśli mam treningi, to muszę być na tych treningach i dzisiaj tylko się udało przyjść na drugą połowę, część pierwszej połowy i grałem, ale niestety wcześniej mi nie było, a szkoda, bo może byśmy zremisowali, wygrali ten mecz, ale tak jak mówię, cel zrealizowany, my jesteśmy zadowoleni. W skali szkolnej zaczęła się szkoła, 1-6, oceń sezonu. 5, niech będzie piątka. Jest 5, nie dam 6, bo mogło być jeszcze lepiej. Przy odrobinie szczęścia i gdyby było więcej doświadczenia, to byśmy mogli nawet wywalczyć awans, powalczyć o te baraże, ale niestety nie udało się. Jest 5 i daję 5. Przedami hala, słyszę, że chcecie wystąpić, także przerzucenie się z takiej nawierzchni na Orlika, z Orlika na hale to duży problem, czy to nie stanowi żadnej jakiejś przeszkody? Jest to na hali i na Orliku gra się zupełnie inaczej, jest duża różnica, na hali się gra przede wszystkim szybciej, są mniejsze bramki, a to też jest bardzo ważne. No zobaczymy, jak my będziemy grać, my zawsze lepiej wypadaliśmy na Orliku, zobaczymy, czy nam na hali będzie się dobrze grało. Na pewno jest różnica, mam nadzieję, że się przerzucimy dobrze i będziemy jak najlepiej grać na hali. Dziękuję za Dziękuję.